Pan Robert Lasak jest jednym z tych osób tutaj w powiecie, które pasjonują się lokalną historią, tym regionalizmem, tym, co tutaj stworzyło ten współczesny Racibórz, ale przede wszystkim ten dawny Racibórz i nie tylko, ta ziemia też wokół. Proszę powiedzieć, jak pan postrzega ten jubileusz tej placówki, jak tą placówkę pan odbiera w swojej jakby takiej pasji badawczej, no i czego pan jej życzy na najbliższe lata? Przede wszystkim muzeum to, tak jak ono dzisiaj wygląda, praktycznie znam od dziecka, bo ono wygląda w taki sam sposób, jak je tutaj odwiedzałem na wycieczkach szkolnych. Pamięta pan kapcie? Tak, oczywiście, tak. Kapcie pamiętam. Tak, tutaj też się po tych kapciach ślizgaliśmy. I cieszę się, bo znam kilkoro osób z pracowników muzeum. Cieszę się, że te pomysły, które oni mają, że one powstają. Cieszę się, że to muzeum się chyba zaczyna zmieniać i będziemy za jakiś czas, bo tam nie będzie, nie wiem, nie będzie to jutro, ani pojutrze, ale za jakiś czas będziemy mogli zobaczyć trochę inne, trochę nowsze, ładniejsze muzeum. No a życzę przede wszystkim wystawie o Raciborzu. Bo to jest to, co jakby Tygrysy lubią najbardziej, akurat co pan Robert lubi najbardziej. Dla mnie najbardziej interesujące, ale to jest nie tyle, że dla mnie najbardziej interesujące, bo to jest jakby jedna rzecz sprawa, tak, to jest pewnego rodzaju moje hobby, ale my też widzimy po tych różnych prezentacjach, po tych wszystkich wystawach, które się tu pojawiają, że to jest bardzo interesujące dla ludzi, którzy przychodzą, którzy nie znają tej historii Raciborza. Taka wystawa o historii Raciborza to jest jakby jeden z dwóch najważniejszych punktów, tak? Czyli nowoczesna wystawa egipska i wystawa o Raciborzu. Super, bardzo dziękuję.